szczególnie, że poprosić o dalsze zdrowie, dalszą opiekę, podziękować możliwie bardzo dużo operacji. Do tej pory żyje jednak jeszcze i jest tu, tylko tam sobie rozmawia. I prosić w dalszym ciągu o zdrowie, o opiekę Bożą nad nami. On w to wszystko bardzo wierzy, w opiekę Bożą, w opatrzność. No i dla, szczególnie chciałam prosić dla syna o... No to idź pan zobaczyć. O wolnienie od nauków, bo niestety na naukę kochano i gry. Nie mogę sobie z tym poradzić. Żeby po prostu wyprosić, żeby go uwolnić od tego. Wnuków mam dobrych. Jeden miał tutaj być nawet, ale nie wiem, czy będzie, czy nie. No, dziękuję, to w zasadzie to jesteśmy tak obydwoje zajęci pracą zawsze, bo mąż sam jeszcze przy domu ma taką działkę, to on jest zawsze zajęty. On nigdy nie ma czasu, a teraz żeśmy musieli jeszcze, mamy swój domek, musieliśmy na strychu, musiał malować te takie belki, krokwie, bo żeby tam robaki nie żarły, żeby się dach nie zawalił, no to było zajęcie cały czas. Poza tym, że się dziękuję za każdy tam przeżyty dzień, prosi się o nowy, o jakieś zdrowie i żeby jakoś ta opatrzność Boża czuwała dalej nad nami.